Gościem Kuriera w Samo Południe jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 15 września w Waszyngtonie podpisano traktat pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jakie on ma znaczenie dla regionu? Kolosalne. Można powiedzieć, iż Donald Trump zresztą tak jakby zaalarmował i to nawet stwierdził tak półoficjalnie, że konflikt izraelsko-arabski dobiegł końca, bo to jest prawda. Konflikt, który wydawał się być nie do rozwiązania przynajmniej za naszego życia i przyszłych pokoleń również, okazuje się, że jest jak najbardziej nie do rozwiązania. Tu przede wszystkim chodzi o szereg różnych kwestii. Po pierwsze, kończy się ban gospodarczy na Izrael. To znaczy, do tej pory korporacje musiały wybierać pomiędzy światem arabskim a Izraelem, albo ekwilibrystycznie tutaj pomiędzy tymi dwoma bytami, nazwijmy to, funkcjonować. W chwili obecnej to już jest całkowicie zbędne. Druga sprawa jest taka, że od 1949 roku było niejako jasne, że świat arabski nie uznaje Izraela, natomiast od 2002 roku było w pewnego rodzaju tak zwana inicjatywa saudyjska, która mówiła, że jeżeli powstanie państwo palestyńskie na zachodnim brzegu i w strefie Gazy, świat arabski uzna Izrael. A teraz mamy taką sytuację, że świat arabski zaczyna uznawać Izrael pomimo kwestii palestyńskiej, która jest zupełnie nierozwiązana i rozwiązana być nie może. Dlaczego? No właśnie, i co na to Palestyna? Bo to od razu nasuwa się takie pytanie. No sobie protestuje. No właśnie, to jest akurat bardzo ważne. Znaczy, chodzi o to, że okazuje się, że świat arabski uznał zagrożenie ze strony Iranu i przede wszystkim całą tą roszadę geopolityczną, którą w chwili obecnej mamy, za o wiele ważniejsze niż kwestia Palestyny. I no oczywiście Palestyńczycy są ofiarami historii. Dlaczego? No bo utracili teraz kolejne oręż, nazwijmy to polityczny tym razem, w swoich zmaganiach na swojej drodze do jakiejś państwowości, która prędzej czy później kiedyś powstanie. Pozostaje oczywiście pytanie, w jakiej formie. Niemniej bez wsparcia państw arabskich oczywiście wszelkie traktaty z Izraelem będą o wiele, wiele mniej korzystne dla nich. Bardzo, znaczy, jak tutaj wspomniałem, zagrożenie ze strony Iranu, to znaczy tak, no Emiraty Arabskie tak właśnie znajdują się 100 kilometrów od Iranu i już jest pokój, nazwijmy to ciepły, to znaczy już będą latały samoloty, już będzie wymiana gospodarcza, wymiana handlowa, już tu się szacuje, że okręty z Eilatu, z Nadmorza Czerwonego będą płynęły 10 dni do Dubaju. Tak więc już to jest, tak właściwie biznes już się zaczyna. Kolejnym państwem, które podpisało, znaczy to nie był traktat pokojowy z Izraelem, ponieważ w związku, znaczy Bahrain podpisał tak jakby dokument, który w perspektywie niedługiej doprowadzi do pełnego pokoju z Izraelem. Znaczy to chodzi o kwestie takie, że nie było czasu na to, żeby te dokumenty prawnicy mogli sporządzić w języku arabskim przede wszystkim, bo język arabski jest językiem wieloznaczności, a nikt nie chce mieć wieloznaczności w tak konkretnym dokumencie. Tak więc Bahrain, przypominam, to jest państwo rządzone przez sunnitów, w której większość są szyici, tylko interwencja Arabii Saudyjskiej w 2011 roku doprowadziła do tego, że ta malutka wysepka kojarzona z rajdem Formuły 1 de facto nie stała się irańską republiką albo irańską islamską republiką na wzór Iranu. Tak więc widzimy, jest to zaczątek pewnego procesu, który będzie w najbliższej chwili w przyszłości trwać. Już wiadomo, że Oman jest kolejny, który będzie podpisywał traktaty. Maroko, Tunezja, Sudan. Właśnie Donald Trump wspomniał, że niebawem 5 czy 6 kolejnych państw jak najbardziej przyłączy się. Tylko trochę to jest tak, że faktycznie jest to też przełom o tyle, że ten świat arabski nagle już przestał uzależniać właśnie kwestię dogadania się z Izraelem od kwestii palestyńskiej. No i pytanie, czy Palestyńczycy mogą liczyć jeszcze na jakąś pomoc ze strony świata arabskiego i na jakichś sojuszników? To znaczy, to trzeba rozpatrywać w trójsposób. To znaczy, z jednej strony, jak już wspomniałem, świat arabski uważa, że to, co się dzieje naprawdę, to znaczy kwestia Iranu i kwestia przede wszystkim Chin jest o wiele ważniejsza dla nich. Druga sprawa jest taka, że te gwarancje, znaczy te traktaty pokojowe, które będą podpisywane sukcesywnie, tak właśnie na chwilę obecną, tylko Katar odmówił. Czekamy na Arabię Saudyjską. Z Arabią Saudyjską troszeczkę jest o wiele bardziej skomplikowana sytuacja, o której za chwilę powiem, ale te traktaty pokojowe będą chroniły te reżimy.
To jest najważniejsze, to, że Amerykanie wykonali bardzo sprytny manewr. Tutaj administracja Donalda Trumpa naprawdę trzeba pochwalić za kreatywność, bezwzględność pewnego rodzaju. Mianowicie traktaty pokojowe z Izraelem będą chronić Zatokę Perską. Ponieważ każde obalenie któregoś z tych sułtanatów, reżimów i tak dalej, automatycznie spowoduje wycofanie tego traktatu pokojowego. Tak więc widzimy, że Zatoka Perska szczególnie jest otwarta, będzie chroniona politycznie i militarnie zarówno przez Stany Zjednoczone i Izrael, ale jest otwarta na chińskie inwestycje jak najbardziej. Kolejnym bardzo ważnym punktem, który tutaj jest, mianowicie to, że blok antyizraelski przestaje być opłacalny. To znaczy, w chwili obecnej mam tak zwany irański półksiężyc, czyli pas terytorium ciągnący się od Kabulu do Bejrutu. No i proszę sobie wyobrazić, że już się tak właściwie wszyscy zastanawiają, czy dalej jest sens w ogóle, czy dalej ten projekt ma jakikolwiek sens. To znaczy, wiadomo, na przykład kwestia w Libanie. Chrześcijanie, sunnici, druzowie nie mają problemów z Izraelem. Kwestia jest tylko Hezbollahu proirańskiego. Syria oczywiście nie jest państwem, tylko jest bardzo ważnym terytorium. Ale to jest jeszcze kwestia Iraku. Nie wiadomo, czy Irak nie podpisze traktatu pokojowego z Izraelem w najbliższej przyszłości. Tym bardziej, że akurat ten im będzie dawał pewnego rodzaju niezależność od Iranu. Czyli akurat widzimy, że ten sojusz antyizraelski w regionie przestaje być doborowy, a staje się wręcz uciążliwy. Czyli widzimy to, że akurat pewnego rodzaju biznes jest tutaj nieubłagalny i jak Palestyńczycy tak właściwie od dekad mówili, że świat arabski bardzo dobrze żyje z Izraelem, tego komentatorzy nie chcieli słuchać albo uznawali to za typowe bliskowschodnie bredzenie. Okazuje się, że akurat te bredzenie okazało się być jak najbardziej faktem. To znaczy, świat arabski bardzo dobrze żyje z Izraelem. Czy może być teraz pojawić się taka dynamika, która zmieniłaby ten układ, na przykład Chiny, które coraz bardziej pojawiają się na Bliskim Wschodzie? To znaczy, popatrzmy na to pragmatycznie. Amerykanie doskonale sobie zdają sprawę z nieubłagalności wejścia chińskiego kapitału. W ogóle tu nawet nie ma o czym dyskutować, jeśli chodzi o ich sojuszników w regionie. Ci sojusznicy w regionie bardzo chcą ten kapitał, bo głównie to są sojusznicy, którzy funkcjonują na eksporcie surowców. Widzimy, że akurat w chwili obecnej ropa naftowa staje się pewnego rodzaju dość mocno uciążliwa. Już wiemy, że Aramco saudyjskie nie jest już takim łakomym kąskiem, jak to kiedyś było. Tak więc i że najlepiej wychodzą na chwili obecnej, na obecnym rynku państwa gazowe. Tak, czyli Iran i Katar. To jest bardzo ważne. Tak więc państwa Zatoki Perskiej będą potrzebowały chińskich technologii, chińskich inwestycji i też izraelskich przede wszystkim. Dlatego też jest ten pokój, ponieważ Saudowie, jak i też szereg innych państw pustynnych potrzebują izraelskich technologii, które one do tej pory nie mogą wykorzystywać, przynajmniej oficjalnie. Ale nawet jakby było to nieoficjalnie, i tak to by był skandal. Tak więc, żeby uniknąć skandalu, jest ten pokój. Amerykanie doskonale zdają sprawę, że nie ma żadnej formy nacisku na państwa arabskie, żeby odejść od pewnego rodzaju interesu, bo to jest sprzeczne w ogóle z wolą Allaha, żeby odmawiać Chińczykom. Natomiast gwarantują bezpieczeństwo polityczne. I to wydaje się być bardzo, bardzo ważne, ponieważ jak widzimy na przykład w kwestii w Iranie, że jest bardzo duże zaniepokojenie tym, jak Chińczycy wejdą, jakim kapitałem wejdą, jakie skutki to przyniesie. Tak, teraz już można powiedzieć, że śmierć generała Kasama Soleimaniego też ma bardzo, bardzo ważny chiński ślad. Tak więc stoimy na progu nowego Bliskiego Wschodu. Ja wiem, jak to brzmi, ale takie są fakty. Oczywiście teraz jest wszystko uzależnione od wyborów amerykańskich. Arabia Saudyjska w chwili obecnej nie podpisała żadnego porozumienia pokojowego z Izraelem i do wyborów amerykańskich najprawdopodobniej nie podpisze. I przyjmuje ciężkie ciosy prestiżowe, bo Bahrajn, jak i też Emiraty, to są klienci Arabii Saudyjskiej. Wiadomo też, że Maroko rusza tutaj na porozumienia. Maroko akurat jest mocno skonfliktowane z Saudami. Tak więc
Saudowie przyjmują ciosy, no ale muszą czekać. Przede wszystkim musi czekać król Mohammed ibn Salman, z tego względu, że opozycja w rodzinie, którą on ma, jest mocno podłączona i połączona ze środowiskiem demokratów w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj akurat on doskonale wie o tym, że przedwczesne podpisanie i ratyfikowanie traktatu z Izraelem może doprowadzić do najgorszego w jego sytuacji, czyli do utraty władzy. To na zakończenie naszej rozmowy na kilka chwil musimy przenieść się do Strefy Gazy. Na terytorium Strefy Gazy Izrael ostrzelał 10-krotnie w ostatnim czasie różne miejsca. I co wiadomo o tym wydarzeniu, a przede wszystkim jaka jest reakcja Palestyńczyków, jaka jest reakcja Hamasu? Znaczy, ja już tutaj tak często przypominam o tym, że Palestyńczycy nie mają nic innego w chwili obecnej niż jakieś symboliczne pokazywanie tego, że istnieją. I właśnie takie incydenty są ku temu, żeby pokazać, że akurat się istnieje. Znaczy, to akurat działa dwustronnie. Z jednej strony pokazuje Hamas, że istnieje, z drugiej strony pokazuje Izrael, że ma środki. Tak więc to jest znaczenie tego wszystkiego i to też jest forma pewnego rodzaju protestu, ponieważ i tak już media arabskie dość mocno komentują to, że tego samego dnia, kiedy to na trawniku w Białym Domie zostało podpisane porozumienia pomiędzy Emiratami i Bahrajnem, no to de facto nie minęło kilka kwadransów, a już poleciały rakiety na Gazę. Ale też pokazuje to, że kwestia taka, że już Gaza nikogo nie interesuje. Jest to bardzo brutalne, ale prawdziwe. Co jest też bardzo ważne, traktaty pokojowe z państwami arabskimi, ponieważ Palestyńczycy, szczególnie też Hamas, żyje z dotacji międzynarodowej, ale głównie Hamas żyje głównie z dotacji Zatoki Perskiej. Znaczy, to nie są dotacje oficjalne, państwowe, ale no wiadomo, jak który jakiś tam szejk chce podarować kilka milionów dolarów, to nie ma sposobności, żeby go zatrzymać. Tak więc w chwili obecnej, w związku z tym, że szczególnie Saudowie bardzo pilnują tego w chwili obecnej, gdzie ich pieniądze lądują i też bardzo się interesują też, gdzie pieniądze Emiratów lądują. Tak więc widzimy najprawdopodobniej to, że zaczną się jeszcze gorsze czasy dla Hamasu, który straci po prostu rację dotowania. Znaczy jedynym bezpośrednim dotującym będzie Katar, który tam będzie jakoś... Katar oraz chińskie banki, które piorą irański kapitał. Czy możemy w takim razie spodziewać się fali jakichś ataków terrorystycznych, bo zazwyczaj to tak bywa, że nie? Nic. Tutaj akurat jak oglądałem spotkanie, znaczy na żywo jak oglądałem te posiedzenie w Białym Domu, no to pod Białym Domem demonstrowali Palestyńczycy i Żydzi. Żydzi z natury karta, czyli ultraortodoksi, którzy nie uznają Izraela. Ale chodzi o to, że niczego się nie możemy spodziewać. Chociażby z tego względu, że Palestyńczycy tak mocno zostali w kość w ciągu XXI wieku, jeśli chodzi o kwestię intifady i zgniecenia tej intifady, że przejazd kilku kilometrów z jednego miasta do drugiego miasta już sprawia radość. Radość, znaczy przejazd bez posterunku. Tak więc to jest gra warta świeczki. To byt codzienny jednak bardziej absorbuje niż mglista polityka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Kuriera w Samo Południe był Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo. Pisarz. Ale tak się nie cieszymy, że jest pokój na Bliskim Wschodzie, nie wiem czemu. A powinniśmy się cieszyć. Tak? No to konkludując, Paweł Rakowski, publicysta, który zajmuje się regionem bliskowschodnim, był naszym, moim i państwa gościem.